minęły Trzej Królowie, Święto Trzech Króli, to jest zakończenie okresu Bożego Narodzenia w Kościele katolickim, no i od razu jest bolesny powrót do rzeczywistości, to znaczy jeszcze nie wszyscy wracają, bo na przykład wierni Kościoła Prawosławnego to właśnie mają tutaj teraz święta, bo według kalendarza juliańskiego je obchodzą, a nie według kalendarza gregoriańskiego, jak katolicy rzymscy. No ale nieważne, bolesny powrót do rzeczywistości, nawet wcześniej, bo jeszcze nie przeszły przez miasta polskie i miasteczka orszaki Trzech Króli, których całkiem sporo było tego roku. To już pani ta Barbara Nowacka już opublikowała manifest, to znaczy wystąpiła z manifestem, że trzeba przeprowadzić rozdział Kościoła od państwa, no i najpierw na odcinku finansowym oczywiście. Jak wiadomo, lewica tym się charakteryzuje, że cudze pieniądze interesują ich najbardziej, nawet bardziej niż krzywdy tamte rzeczywiste czy urojone. Właśnie najbardziej ich interesują cudze pieniądze, no i do tych cudzych pieniędzy się próbują tam dobrać. Rozumiem, że na tym się nie skończy, bo mamy rok wyborczy. No i wystarczy popatrzeć na panią Nowacką, ona jest piękna oczywiście, ale widać, że na pierwszy rzut oka widać, że tam prochu nie wymyśli, więc jedyne co może wymyślić to właśnie rozdział Kościoła od państwa, a tu nie tylko ona, bo tu i Volksdeutsche też uczepili się tego rozdziału Kościoła od państwa. O, to mu się nie dziwię, nasza złota pani jest bardzo zainteresowana tym, żeby naród polski nie miał żadnego przywództwa na wszelki wypadek. Podobnie zresztą jak i Żydzi, bo Żydzi też, no zwłaszcza w tym roku, kiedy sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych będzie musiał składać kongresowi sprawozdanie, chyba że na skutek tego zablokowania przestanie funkcjonować, w ogóle Stany Zjednoczone przestaną funkcjonować, ale miejmy nadzieję, że nie, bo gdyby przestały funkcjonować, to zostalibyśmy wydani na pastwę zimnego ruskiego czekisty Putina, a to jest podobno gorsze od śmierci. W związku z tym niech jednak tam jakoś funkcjonują te Stany Zjednoczone, no ale jak będą funkcjonowały, no to sekretarz stanu będzie musiał złożyć kongresowi sprawozdanie z tego, jak Polska wywiązuje się z roszczeń żydowskich. No i na wszelki wypadek Żydzi też by chcieli, żeby tutaj naród polski nie miał żadnego przywództwa, no bo to łatwiej go będzie przerobić na nabóz historii. No i to, proszę państwa, z obfitości serca usta mówią, bo od razu podchwycili ten postulat, żeby zrobić ostateczne rozwiązanie tu z Kościołem katolickim. Pan Jan Hartmann, który biega za filozofa, wyjaśnił, o co chodzi, bo to u niego to szczerość wyprzedza i to znacznie wszelkie inne zalety intelektualne. No więc pan Hartmann powiedział, o co chodzi. Nie chodzi o to, powiedział, żeby tu jakoś w jakiś inny sposób ułożyć stosunki państwa z Kościołem, tylko żeby Kościół w Polsce miał żadnej władzy. No dobrze, Kościół nie miał żadnej władzy, to kto będzie ją miał? No myślę, że Sanhedryn, bo to przecież natura nie znosi próżni i jak się władzę odbierze Kościołowi, no to synagoga przejmie władzę. Nie wiem, czy wszyscy będziemy musieli wykonywać takie drobne operacje chirurgiczne, znaczy nie wszyscy, bo panie to nie, ale panowie to niestety są w wielkim niebezpieczeństwie, wtedy będą. No ale to się okaże, proszę państwa. Więc mamy już na rok wyborczy cały program polityczny, tu lewica ma rozdział Kościoła od państwa, pan Bartłomiej Sienkiewicz też się odezwał, bo to powiedział, że trzeba ostatecznie rozwiązać tutaj tę sprawę. No, ostateczne rozwiązanie to się dobrze kojarzy, nie wiem, i muszą to uzgodnić z panem Hartmannem, czy można takiej nomenklatury używać w stosunku do Kościoła katolickiego. Być może można, ale no, trzeba to uzgodnić z panem Hartmannem i w ogóle z zakonem synów przymierza, czy to nie jest wchodzenie na jakiś zakazany teren.
Proszę Państwa, widzimy od razu, ile tutaj nas czeka rozmaitych niespodzianek, rozmaitych zasadzek, pułapek. No, temu wszystkiemu będą musieli stawić czoło nasi umiłowani przywódcy. No i przetasowania na scenie politycznej temu towarzyszą. Rzecz prosta, nawet pojawiła się koncepcja, żeby pana Grzegorza Schetynę wyeliminować. No, to jest jakiś pomysł. Myślę, że Platforma Obywatelska bez pana Schetyny to mogłaby zyskać na atrakcyjności. Kto wie, wszystko jest możliwe, jak Państwo widzicie. Z jednej strony tak, a z drugiej strony no, powstają nowe tam inicjatywy na politycznej scenie, między innymi Koalicja Partii Wolność, Ruchu Narodowego i formacji pana Grzegorza Brauna. No zobaczymy, co to z tego wyniknie. Do wyborów w Parlamencie Europejskim myślę, że to nie jest zły pomysł, dlatego że tam żadnych programowych ustaleń nie trzeba robić. Wiadomo, że tu chodzi o to, żeby wypić, zakąsić. To znaczy z punktu widzenia partii systemowych, takich jak Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska, Parlament Europejski jest polityczną emeryturą, ale z punktu widzenia formacji, które dopiero próbują się przebić na polityczną scenę, to jest dobra odskocznia, więc jeśli ktoś chce doprowadzić do tego, żeby trochę przewietrzyć tą zatęchłą polityczną scenę, no to jest właśnie taka myśl. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę Państwa, tymczasem okazuje się, że reżim Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy właściwie nie wiadomo, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy już Mateusza Morawieckiego, no przekracza wszelkie możliwe do zniesienia granice. Nie dość, że sanacja morduje papugi, na co zwrócił uwagę jeszcze przed wojną Konstanty Ildefons Gałczyński, to jeszcze zamierza wymordować wszystkie dziki w Polsce. No, tego już za wiele. Nic dziwnego, że komitet się natychmiast zawiązał i w składzie tego komitetu jest pani Kinga Rusin. Pani Kinga Rusin do tej pory zasłynęła z takich, od czasu do czasu tam ją pokazują, a to w bikini, a to w majtkach, w onecie, ach, jakie ona ma ciało i tak dalej. Tu okazuje się, że dzikami się też interesuje. No i broni tych dzików własną piersią, będzie je zasłaniała przed tym całym reżimem Jarosława Kaczyńskiego albo Mateusza Morawieckiego. Proszę Państwa, kiedy tutaj straszliwe niebezpieczeństwo nad dzikami zawisło, do Polski przyjechał włoski wicepremier. No i rozmowy toczy pan Grzegorz Schetyna, przypuszcza, że toczy też pianę, ale to chyba nieprawda. Toczy rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim i z Mateuszem Morawieckim. Ten pan Salvini jest podobno straszliwym populistą, a teraz jest troska, żeby walczyć z populizmem. No jak już ktoś usadowił się na posadzie i tam ciągnie, doi tą Unię Europejską, wszystkich proletariuszy, no to nie będzie tutaj się oganiał przed populistami. Populistów do gazu trzeba od razu, mówię, taki program może radykalny. Nie wiem, jak tutaj, czy to nie narusza monopolu na Holokaust, no ale to w dobrej sprawie to wszystkie tam metody są, powinny być w każdym razie dozwolone, a nie ma w tej chwili, nie mamy większego zmartwienia jak walka z populizmem, ekstremizmem i terroryzmem. No, a tutaj populiści właśnie łączą się, taki Salvini z panem Kaczyńskim, a tam jeszcze w tle się czai złowrogi Orban, a nad wszystkim czuwa jak pająk w sieci zimny ruski czekista Putin, który chce rozsadzić Unię Europejską. No to tu oczywiście nie będzie żadnej taryfy ulgowej, jak ktoś chce rozsadzić Unię Europejską, a zwłaszcza jeśli chcą tego populiści, to tu żadnej tolerancji, żadnej wolności dla wrogów wolności nie przewidujemy. Proszę Państwa, w tle tymczasem, kiedy te wielkie przepychanki tutaj na politycznej scenie się odbywają,
to w tle się tam ślimaczą różne afery. No i teraz mamy aferę finansową, właściwie dalszy taką odprysk afery finansowej, bo okazało się, że panie w Narodowym Banku Polskim bardzo dużo zarabiają. No, tam jedną nawet podliczyli skrupulatni rachmistrza z Gazety Wyborczej na 80 tysięcy złotych miesięcznie. No, to musi nieźle tam jakieś wykonywać czynności bardzo cenne, skoro tak. Proszę Państwa, no myślę, że tego się dowiemy. Pan Wojtunik też się skarży, że został skrzywdzony, że w Polsce jest możliwe opluwanie ludzi uczciwych, tam narzeka. No to już przed wojną Franciszek Fischer mówił, kiedy tam go ktoś zapytał, co zrobić, żeby w Polsce było dobrze, no to powiedział, że trzeba rozstrzelać co najmniej 700 tysięcy łajdaków, a kiedy jego rozmówca zwrócił mu uwagę, że to łajdaków może tylu nie być, to powiedział, nic nie szkodzi, dobierzemy z uczciwych, więc pan Wojtunik nie powinien się dziwić, że na uczciwych też przychodzi kryska, no i nie wiadomo, czym to się skończy, proszę Państwa, tym bardziej, że już tylko dni dzielą nas od eksplozji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pana Jerzego Owsiaka. No, proszę Państwa, tutaj się szykują niezłe surprizy, bo właśnie się dowiedziałem, że gwiazdy tam zaoferowały różne takie na tą Orkiestrę Świątecznej Pomocy różne usługi, jeśli mogę tak to nazwać. I na przykład pani Barbara Kurdej-Szatan za 20 tysięcy złotych podobno, to jest taka wyceniona, została tak na tyle, kolację, spożycie kolacji z nią, no bez względu na to, kto będzie za tę kolację płacił, no to już to jest atrakcja, ale mam nadzieję, że to, że tak powiem, nie będą gwiazdy miały takiego węża w kieszeni i na przyszły rok trochę więcej hojności tu wykażą, nie tam, a po kolacji co, już tylko do domu i siusiu, paciorek i spać? Nie, to rozrywki się zaczynają dopiero wtedy, więc myślę, że można by było wylicytować na tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy znacznie więcej za takie niespodzianki niż za serduszka. No i jestem pewien, że tutaj gwiazdy nie będą skąpiły niczego. No i w związku z tym pan Jerzy Owsiak może spać spokojnie, złoty melon tam się jeszcze zaiskrzy brylantami. No i w związku z tym, proszę Państwa, wszystko gra i koliduje, ale oczywiście straszliwym cieniem na ten przewidywany sukces, no bo to będzie wielki sukces, jeszcze większy niż w ubiegłych latach, w straszliwym cieniem kładzie się sytuacja na Białorusi. Otóż zimny ruski czekista Putin podobno chce zlikwidować na Białorusi suwerenność. To jest coś nowego, bo dotychczas przez kilkadziesiąt lat żeśmy byli utrzymywani w przekonaniu, że na Białorusi żadnej suwerenności nie ma, a tu proszę, jest, okazuje się, że dopiero zimny ruski czekista Putin chce ją zlikwidować. No, no, widać wyraźnie, że Białoruś w lepszej trochę kondycji jest niż Polska, przynajmniej pod względem suwerenności, bo w Polsce, no to co, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zawiesza ustawę, niechby tak spróbował zawiesić Aleksandrowi Łukaszence, to ten by pokazał mu nie białoruski, ale ruski miesiąc, prawda? Widzimy, że tutaj, no i w związku z tym program taki, z którym występują Janusz Korwin-Mikke, czy Robert Winnicki, czy Grzegorz Braun, może zyskać większy rezonans społeczny. Taki program tam przekształcenia Unii Europejskiej, coś tam, nie wiem co, to z jednej strony pan Salvini, a z drugiej strony oni, no i może to uzyskać pewien rezonans w społeczeństwie, bo rzeczywiście te wszystkie dokazywania, te wszystkie przeczołgiwania Polski
po wytarzaniu jej w smole i w pierzu pewne wrażenie na obywatelach, przynajmniej części obywateli zrobiły. No i w związku z tym w nadchodzącym roku możemy się spodziewać rozmaitych niespodzianek, chyba że wszystko rozstrzygnie się w całkiem innych kategoriach, to znaczy przyjdą Żydzi i zrobią z nami porządek.